Cześć, jestem Atrow, witam w kolejnym odcinku z Farminga 17. Jak widzicie, skończyłem tutaj żniwa na tych obu polach. Także ładujemy sobie tutaj słonecznik. Tutaj możemy hedrę złożyć. Tam zakończył pracę, dobra, dobra. Teraz to obsiewamy, tamte pola już obsiałem. Dwa rzepaku są, jedno jest soi. A to chyba też będą dalej słoneczniki, żeby zapewnić silosy. Proszę mi to podpiąć. Halo. Czy wczoraj się dało? Wczoraj to podpiąłem jeszcze. A jak złożę kombajn? O, mogę przełączyć. Bardzo dobrze. Także jedziemy z tym bajzlem. Jak mówiłem, tutaj też będą słoneczniki. No, kto widział, żeby kiedyś kombajną przyczepę ciągnąć? Bardzo proszę. Zestaw samowystarczalny. Nie trzeba traktora nawet. Ale szybki przeskok. Tu też mamy słonecznik. Tak, jedę na to pole, a nawet nie chowaj. To też będzie słonecznik, na tamtych dwóch też będzie słonecznik, może mi się zmieści. Tutaj kultywatorujemy, dobrze. Tutaj mamy też trawy dużo, jedzenia też jest dużo. A ja myślałem, żeby sobie w tym właśnie momencie skoczyć, zrobić za dwie misje może i kupić sobie ten rozdrabniak do kostek. Zawieźć te kostki do krówek, tam im wysypać. Żeby byli wszyscy szczęśliwi. A sobie zatankuję. Pewnie resztką paliwa. A, jak widać, się... dobra, okej, okay, mogę sobie wyjść, będzie się tankować dalej samo. Gdzie to ma kurek? Tak z ciekawości, to nie, nie. Gdzie kombajn ma kurek w lewo paliwa? To tutaj? Znaczy, wątpię. Nie wiem. Dużo pije, dobra. ...1300 litrów, okej. Także idziemy sobie tam z tyłu. Tak, my zrobimy za dwie misje. Albo jedną, zobaczymy. To tam kosztuje 25 tysięcy, chyba coś takiego. Gdzie są zwierzątka? No, 25. Bierę somy i wykładę na podłogę. Dokładnie. Tak, żeby mieć jakiś zapas gotówki. Wszystko rośnięte. Tu mam jeszcze coś do zebrania. 5600, 5600, 10, 7. 5600, 7. Dobra, bierzemy 7. Nie największe, nie najmniejsze, takie pośrodku. W miarę szybko. To się rozkłada? Nie, to mi rozłóż. No też, takie krótkie, no dobra. Także lecimy. Już działa. Już działa. Także ścinamy kukurydzę. I sobie potem kupimy właśnie ten rozdrabniak, przetransportujemy te kostki słomy. I
będziemy już tam wszystko na miejscu. Mała kosiarka, mały ten, mała ta przyczepka ładująca, już samozbierająca. I całkiem sporo trawy i wody, także starczy na chwilę. Można by tam jeszcze zrobić kasę, to kupić ich, tam tych więcej tych krów. A to z czasem. Dobra, ekspresowo wręcz. Ścinamy tą piękną, złotą kukurydzę. Potem się pomyślę o owieczkach. Ale to wtedy trzeba będzie kupić drugi taki zestaw, czyli drugi traktor, kosiarkę, przyczepkę. Nie wiem, czy mi się chce, tak wiecie. Chociaż na początek może to był jakiś był sens. Tak wiecie, no na razie będę się po prostu jeździć tą innym traktorkiem. Od miejsca na miejsce. Zobaczymy, jak to będzie. Mamy już ponad połowę. No, nawet trochę w takich odstępach, jak niby wirniki. Nie wiem, jak to nazwać nawet fachowo. Nie wiem, jak to się nazywają te ostre końce tutaj. Grzebień, lol. Czeszemy za kukurydzę. Dobra, ćwiartka ostatnia. Okej, zaraz koniec. Może skoczymy sobie na zakupy małe. Co, farma się rozwija. Mogłoby jakieś zapotrzebowanie wskoczyć w końcu. Ja chyba zrobimy tak, jak mówiłem. Proszę bardzo, ile pieniążka. Zrobimy tak, jak mówiłem. Zapełnimy sobie pola na full, czy pola, silosy na full i potem będziemy strzelać po jednej naczepce i dosiewać na bieżąco. To już kończy, dobra. Także cóż, ja sobie biorę tą oto moją piękną, tylko sobie zostawię tego tura tutaj. Nie mam gdzie tego stawiać normalnie już. Dobra. Nie mucz. Macie jeszcze, dobra. Skoczymy do sklepu, jakiś pomocnik mi zakończył robotę, chyba ten z silnikiem, zaraz go przeniesiemy. Teraz się przetransportuję do sklepu. Sobie to potem przywiozę. Potem skoczę na farmę, przywiozę sobie kostki. Trochę jeżdżenia dzisiaj będzie. Dobry, ja bym chciał to dziwne coś. Właśnie 4000 mi zostały.
To sobie odwiozę, zaraz skoczymy na tą, na farmę potem. Tak, wiem, na pewno to w filmie. Kurde, krzyczą na mnie z każdej strony normalnie, na pewno, na pewno. Ja wiem, głupi nie jestem, chyba. Drugi pomoc mi skończył, dobra. Gdyby się przydała druga wiata, naprawdę, albo jakaś, nie wiem, większa. Albo z drugiej strony. Taka, wiecie, wiata przejazdowa. Ja muszę wyciąć te drzewa i to postawić wiatę na przykład, a to... Nie głupi pomoc jest, powiem wam. Taką małą wiatę na sprzęt, tam by był ten. Co jest tu? A, tu na... Dobra, już wiem. Tu na kubkę. 0%. A nie będziemy się tam kąpać, nie. Dobra, który mi tu zakończył pracę, przyznać się. Ten, tak? Dobra, polecimy na to pole. Tego zostawiamy jeszcze. No i dobra, to odszczepiamy sobie. Nie będzie tutaj, lecimy na farmę. Lecimy na farmę, czekaj, sobie zatankuję. O, po drodze. Dobry. Paliwo. Już tam, czy w parkingu mogę tankować? O ty panie. Długie węże macie. Mogę tankować też podczas jazdy. No proszę. 1009, oj, malutko chyba. Hium. No. Także na wieczkę potrzebujemy jeszcze jakiś mały traktorek. Albo ten. Forklift, ten wózek widłowy jakiś. Niewielki. Elegancko, normalnie kiełkowska, wiecie. Że jest podwójna, czerwana. Bel, jak w ETS-ie. Już skończyłeś, trzeba nawrócić cię, panie. Odpali wszystkie światła, zostawił na gazie i sobie poszedł. Za człowiek. No się poskipować przez takie maszyny, dobra. Jedź. To taka niewielka wiata w tamtym miejscu, bardzo dobra nawet, powiem wam, tak mi się wydaje. A, to muszę wziąć, to. Tamta jest mi bardzo daleka, jak dla mnie. Czy ja to mogę tak po prostu podebrać stamtąd? Bo tam mam jedną pełną. Czy to tak złapie? Będzie mi tak fajnie spadać. Tak, ale bajer, patrzcie. Kurde. Szałowe. Zbiornik pusty, o proszę. Czy mamy szansę teraz użyć naszej pomocy w nagłych wypadkach? No, z tyłu też pobiera, dobra. Który napełnił zbiornik? Halo, gdzie? Ty, tak?
Nasionek nie masz, dobra. Tutaj ty tam podjedziesz kawałek, co? Byłoby miło. Dobra. Tu mamy nasionka. Także ciśniem. Tam już wziąłem sobie nawóz, rzuciłem do tego małego traktorka. Muszę uważać na niepewności terenu, bo jak to mi wyskoczy gdzieś po drodze, to idzie trochę słabo. Zatem jestem tutaj, widzę, dość niestabilny. No siema. A za moją pomoc? Nie ten, tu mi wsiąść do traktora. Nawóz się, widzę, potrzebny jest, tak? Dobra. A to mamy, damy radę, zaradzimy. Następnym razem, jak się zatrzyma, to weźmiemy. Także możemy wracać. Misja zakończona sukcesem, także działa, super. Trzeba tutaj załadować jeszcze nawóz. Można śmigać. Dokupiłem sobie do tego małego traktorka, który nie miał żadnego tutaj zastosowania. Tura. I większe opony. Tura teraz ładować, także ją tutaj ładować. Mam jeszcze parę starych kratów, masę nasion, nie mogę podnieść i trochę mam jeszcze tego. To jest chyba nawóz, tak. Dobra. Także zapomniałem dalej. Fajny bajer, powiem wam. Nie wywracaj się. Na jakiś czas nam powinno starczyć, tak mi się wydaje. Okej. Także lecimy. Leć, leć, leć. Musimy sobie jeszcze kupić poletko, zjeść trawę i zrobić z tego siano. Tak. Żeby tam pasza była w miarę okej. Tam już skończył, zaraz go przeniesiemy spokojnie. Łopanie i w drzewo. Do tego nie zasiewać trzeba, jeszcze nie sadzić drzew przy drogach. Bardzo niebezpieczne, jak dla mnie, w mojej ocenie, takie sadzenie drzew przy drogach. Co z tego, że ładnie wygląda? Jak samochody się owijają. Jakby wleciał taki w pole tam, przeszurał, to może by tam, wiecie, większe szanse przeżycia, nie tak się owinąć wokół drzewa, nie? Dobra, także jedziemy kostkę na czepą. O panie, jak to rzuca. I w latarnię, serio. To jest chyba trochę za ciężka ten traktorek, ale... Sorry, tu wiecie, blokada, rolnicy. Dobra, żartuję. Lecimy na Wałbrzych. No i też mamy poidło. Chyba tak. No dobra. Gdzie to bym sobie teraz
Co ja to mogę zrobić? A, wypełnienie, dobra. Na czterech krowach to dużo się napełni. Oni to bym się gdzieś tutaj chyba będę musiał to wystawiać teraz. Dobra, przejdźmy tam gdzie ściany. To mi wybruje. Tak, ciut bliżej ściany. Nie będę tutaj. No i to bym sobie tutaj ustawiał normalnie, wiecie, tutaj blisko. I tak muszę w drzewie. Już złożyło się to. Szybciej nie można. Dziękuję. Teraz olecimy po turach. Z widełkami już jest, dobrze. Wiem, że to nie jest do kostek czy tam do belek, ale też się nada. Chowaj się sobie, sorry. Co, sięgnę po najwyższą? Kurde, wystarczy mi. Będę się nadziać, właśnie. Pomalutki. Nie. Widzicie, jest to dość... delikatne. Dlatego mi się pojadę tak skokowo. Aha. Ja podjechałem za blisko. Już się chciał wsunąć, już. Jeszcze przestawię to, po prostu przepchnę. To tak ustawił, to tak zaparkował. Nie wiem, kto tak zaparkował, kurde. Nie. No dobra. To jest. Albo nie. Coś może już opuścić? Halo? Pospadało mi na głowę teraz. No to powinno działać teraz chyba. Czy muszę włączyć?
Wody, aktywy, nie? Otwórz drzwi. Zamknij drzwi. Z której strony to rzuca? Z prawej? Podjadę. Bo nie używałem tego nigdy. Halo, muszę się nie śmiać. Czy jakoś włącza? I rozładuj. A działa! Hura! Bardzo proszę. No ile to starczyło? I... A, dwie takie... Dobra. Bierę. Takie dwie na tydzień? Na 6 dni tamto. Biorę w ciemno. Dawaj jeszcze jedną. Bardzo proszę. Proszę mnie teraz włączyć. Nie nawrzucać. Słodki Jezu, 6 dni. Ja to bierę w ciemno, dobra. Ła! No i to bym sobie tu odstawił. Ja to wytnę tutaj. Chyba to w następnym odcinku będziemy to wycinać, tak mi się wydaje. Tym śmiesznym moją traktorkę będziemy też trzeba wycinać na handel. To bym sobie nadział tak leży samotnie. Chodź, pójdzie do lepszego świata. No, bo zakręcisz się coś tam. Perfekcyjnie. Może być. Także krówki są zadowolone. Krówki mu są happy. Dokładnie tak. Czyszczeć. Ale to dobra. Sianko by się jeszcze przydało. Paszowo się kupi później, na razie tam nie mam kasy, kupię sobie krówkę może. Nagrodę kupię sobie krówkę, o. Sklep proszę. Nie kupię sobie tak. A, może tam jechać? Mm-hmm. 24 za przyczepkę, dziękuję bardzo, nie mam pieniędzy tyle. Jak tam moi pracownicy? Skończył. Bardzo dobrze, dziękuję. Także lecimy tam. Tu się odpalamy. Tego zabieramy. Swoje zrobił. Także kostek mamy w ciul. Na 8 tygodni nam starczy. Kurde, 2 miesiące. To świat i ludzie. No, tu wszystko jest obsadzone, jest tutaj nawożone. Elegancko. Także w następnym odcinku będziemy tam sobie wyszli drzewa. Tam przy krówkach, żeby sobie postawić tam potem kiedyś wiatę na te wszystkie narzędzia, które tam są niezbędne, żeby tego w brogach nie trzymać.
I cóż, w tym odcinku to było na tyle, także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę, górapkę, tu komentarz, subskrypcję. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.